Zazwyczaj kibice siedzieli na trybunach i dopingowali swoją ulubioną drużynę. Teraz kibice Śląska Wrocław łączą się i zbierają dary dla wrocławskich szpitali. Szpitale same publicznie się wypowiadają na ten temat, że brakuje im podstawowych rzeczy takich jak maseczki czy stroje, co dopiero takich produktów jak właśnie gdzieś woda mineralna. Stowarzyszenie Wielki Śląsk i kibice WKS-u zbierają płyny do dezynfekcji, środki czystości, rękawiczki, wodę mineralną, kawę i herbatę. Pytały nas osoby w komentarzach, dlaczego takie, że co szpitalom brakuje takich rzeczy, że jak to ta woda mineralna nie ma takich rzeczy. No tak, to nie jest sytuacja taka, że lekarze, którzy biorą udział w walce z zarazą, mogą sobie wyjść ze szpitala do sklepu, do Żabki czy coś kupić, bo jest kwarantanna, te szpitale są zamknięte, oni cały czas są w tych strojach ochronnych. Artykuły spożywcze i środki czystości zebrane przez kibiców już zostały przetransportowane do wrocławskich szpitali, między innymi na Koszarową, Borowską czy do stacji pogotowia ratunkowego na ulicy Ziembickiej. Kibice nie zatrzymują się i pomagają dalej. Będziemy w czwartej placówce. Te dary, które właśnie widać za mną, które uzbieraliśmy, to jest ponad cały jeden wielki bus różnych produktów. Jedziemy zawieźć do Centrum Onkologicznego przy ulicy Hirschfelda. Tam jest bardzo sytuacja, że tak powiem, dramatyczna. Tam też wszystkiego potrzeba i tutaj w pierwszej kolejności chcemy wspomóc tą placówkę. Stowarzyszeniu Wielki Śląsk można pomóc. W dwóch miejscach we Wrocławiu są zlokalizowane punkty, gdzie jest prowadzona zbiórka żywności i środków czystości. Dary przynosimy na ulicę Oporowską 62 pod schody do budynku klubowego. Tam od 9 do 19, a także do naszej siedziby bezpośrednio można przynosić przy ulicy Szewskiej 66-67A w tygodniu od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 15. Warto pomóc i przynieść dary dla wrocławskich lekarzy. Echo 24, Marta Wrońska.